Dzisiaj przychodzę do was z haulem zakupowym ze stronki YesStyle. Jeśli nie znacie tej stronki, to jest to pierwszy i największy sklep z azjatycką modą i koreańskimi kosmetykami. Wszystkie ubrania z tego haulu pochodzą właśnie z tego sklepu, więc jeśli was to ciekawi, to na dole w opisie znajduje się link do tego sklepu i możecie go kliknąć i od razu przeniesie was do tej strony. Więc myślę, że już możemy zaczynać, ale jeszcze zanim to, jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję dole oraz komentarz. No i co, myślę, że już bez przedłużenia możemy zaczynać. Okej, słuchajcie, tak się prezentują te wszystkie rzeczy. Jeszcze na dole mam dwie rzeczy, ale powiem wam, że jest tego naprawdę sporo i wszystko mi tutaj spada, więc myślę, że już bez przedłużenia zaczniemy otwierać. Mam między innymi tutaj właśnie sweterki, kamizelki i jedną parę spodni, więc jest to taki haul jesienno-zimowy i naprawdę są to takie mega trendy tego roku, więc myślę, że ten haul wam się spodoba. No i już przechodzimy do otwierania. Więc zaczynamy od pierwszej kamizelki. Mam około tutaj 3-4 kamizelki i 3 sweterki, jedną chyba parę spodni, coś takiego. Więc mam tutaj właśnie taką kamizelkę dosyć popularną, więc ją już rozpakowuję. Ale jak będę ją rozpakować, to będzie mnie nie słychać, bo naprawdę wszystko jest w takich szeleszczących rzeczach zapakowana. Okej, mam już go i on jest tak śliczny, on jest tak przepiękny, więc on tak właśnie, ja kupiłam go na YesStyle, jest to taka fajna kamizelka, naprawdę jest prześliczna. Wiem, że takie były chyba kiedyś w Zarze, ale to na zagranicznych stronkach. I tak się ona prezentuje, ma taki właśnie dekolt w serek, tutaj ma właśnie takie kremowe elementy. I jest taką jakby szachownicę, ale też to nie jest szachownica, taki fajny ma wzór. Na końcu również ma właśnie taki beżowy właśnie zakończenie z takim rozcięciem tutaj. Do tego jest taka wielka oversize'owa. Ja ją zamówiłam w rozmiarze one size. Jest taka wielka oversize'owa, nie jest taka przyległa, ale jest naprawdę no prześliczna, naprawdę pięknie się będzie prezentować do białego golfu, do czarnych spodni. Ja już tą widzę stylizację, więc naprawdę jest prześliczne. I ja nie wiem, ile on kosztował, ale mi się wydaje, że około właśnie 100 zł, coś takiego. Możecie sprawdzić, na pewno tutaj się będzie wam wyświetlać cena jego, jak wygląda na stronie. No i oczywiście w opisie będziecie mieć do niego link. Przechodzimy dalej i zamówiłam sobie właśnie jeden crop top. Uznałam, że go zamówię właśnie pod kamizelkę, będzie fajnie wyglądał. Pod sweterek taki, więc go otwieramy już. I tak się, słuchajcie, prezentuje. Jest to taka zwykła kamizeleczka w serek. Fajnie będzie do białego golfu wyglądał, do białej spódniczki. Więc mam właśnie taki dekolt w serek, w taką jakby też krateczkę, szachownicę. Zamówiłam go, nie wiem, czy to pisze rozmiar, w jakim rozmiarze, ale chyba S mi się wydaje, chyba jest to S-ka. Więc ma taki fajny właśnie tutaj też zakończenie, ma taki paseczek, więc bardzo fajnie właśnie wygląda. No i co mogę więc powiedzieć, mi się naprawdę mega podoba. Będzie fajnie wyglądał właśnie do różnych stylizacji, naprawdę podoba mi się właśnie taki styl, taka jakby taki crop top, ale, już to, ale jest to też taka kamizelka, więc naprawdę fajnie wygląda. Lecimy dalej, słuchajcie, i przechodzimy do spodni. Te spodnie widziałam również na AliExpress, ale kupiłam je na YesStyle. Jest to taki super materiał. Naprawdę ten materiał jest taki milutki, taki fajny wręcz. I są to ogólnie spodnie takie z wysokim stanem, z długą, ale to długą nogawką. I ta nogawka opada na właśnie na buty i tak się marszczy fajnie, więc naprawdę super, bo nie są jakoś za krótkie. Ja je zamówiłam w rozmiarze S, jak widzę, więc one tak się prezentują. Były też również kolory właśnie różowe, jak pamiętam, jakiś jeszcze chyba pomarańczowy, czy jakieś inne. Ale ja uznałam, że już różowe mam, dużo rzeczy właśnie, więc uznałam, że wezmę taki niebieski i naprawdę jest prześliczny. Naprawdę mega mi się podobają te spodnie, są jeszcze z takiego fajnego materiału, takiego milutkiego, takiego śliskiego. I naprawdę mega mi się podobają, możecie zobaczyć już, jak na mnie leży. Przechodzimy dalej i mam tutaj już sweterek, który jest dosyć, powiem wam, że troszeczkę za mały, a zamówiłam go w rozmiarze, czy jest tutaj napisane, jaki to rozmiar? Nie wiem, ale chyba go wzięłam S, jak mi się wydaje. I znaczy nie jest on jakoś mega mały, ale troszeczkę mógł być troszeczkę bardziej oversize'owy, nie taki przyległy, więc jak już macie go zamawiać, to zamówcie sobie M-kę,
bo SK jest troszeczkę, powiem wam, że no za mała. Jest to właśnie w takim kolorze beżowym, takim orzechowym, takim no wiecie, fajnym takim. Ten kolor się nazywa Almond czy coś takiego, nie wiem, nie pamiętam. Ale właśnie to ma takie fajne słodkie guziczki, wygląda naprawdę prześlicznie, tak słodko, minimalistycznie. To ma takie zakończenia na rękawkach, również tutaj ma właśnie taką falbaneczkę. No i fajnie właśnie wygląda taki minimalistyczny sweterek, taki krótki dosyć, więc jest to taki właśnie crop topik, ale naprawdę fajnie leży, fajnie wygląda, no i co więcej mogę o nim powiedzieć, mi się naprawdę mega podoba. Więc teraz już przechodzimy do kolejnej rzeczy. Naprawdę mam dużo zamówiłam sweterków oraz kamizelek, bo naprawdę teraz mi się ten styl bardzo podoba. No i ogólnie ja cały czas eksperymentuję z tymi stylami, bo raz się ubieram jak jakaś skaterowa, dalej taki wiecie, tak elegancko, dalej już tak klasycznie, czasami jak alternatywka, więc ja naprawdę lubię różne style u siebie, ale właśnie najbardziej przemawia mi ten tutaj. Przechodzimy do kolejnej rzeczy, jest to kamizelka czarna. Gdzie tu się to otwiera? Hello. Dobra, tu. Jest to czarna, słuchajcie, kamizelka, taka klasyczna. Wolałabym ją ogólnie kupić troszeczkę większą, bo jest to dosyć taka malutka kamizelka, o tak się ona prezentuje. A że no, w kamerze wygląda na dużą, ale ona ogólnie nie będzie jakoś tak, wiecie, jak ta pierwsza kamizelka, która była, wiecie, większa, opadała już taka oversize'owa. Ta jest już taka przyległa, ale no spokojnie, jeszcze sobie kupię taką czarną, większą, oversize'ową. Więc jest to zwykłe, klasyczne właśnie taka kamizelka, również w serek z takimi prążkowanymi tutaj materiałami. Z prążkowanym materiałem, zamówiłam go w rozmiarze chyba S albo M, coś takiego. No i co więcej mogę powiedzieć, zwykła właśnie taka kamizeleczka, fajnie będzie wyglądać właśnie do golfu białego, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, słuchajcie, przechodzimy dalej i mamy teraz taką bluzeczkę, taki ala sweterek biały, zwykły, więc otwieramy go. Tak się prezentuje ta bluzeczka, taki ala sweterek. Jest taki zwykły, klasyczny, troszeczkę materiał jest taki średniawy, bym powiedziała, w sensie no nie jest jakoś taki wybitny, taki fajny. Taki troszeczkę chill ma taki materiał, taki inny dosyć, taki ciepły ogólnie, ona jest bardzo ciepła, więc na lato na pewno nie zakładajcie jej, bo jest naprawdę, ugotujecie się w niej. Jest taka słodziutka, bo tutaj właśnie ma takie guziczki, nie wiem czy je w ogóle widzicie, ale ja ją zamówiłam w rozmiarze S i jest dobra, ogólnie to jest taki crop topik, bo też jest dosyć krótka, ale jest ogólnie fajna, tylko właśnie ten materiał jest dosyć taki dziwny, taki dosyć inny. Przechodzimy już do ostatniej kamizelki, jest to właśnie taka też taka kamizelka w kolorze takim również właśnie kremowym, beżowym. I tak się ona prezentuje, taka prążkowana, właśnie fajny, tutaj ma też taki wzór pleciony. Też jest dosyć krótka, podobna do tej czarnej, więc nie jest taka oversize'owa. Ale jest naprawdę fajna, fajnie właśnie leży, już ją no, miałam na sobie. Więc zamówiłam ją w rozmiarze, też mi się wydaje, że S albo M, ale raczej S mi się wydaje, wszystko zamawiałam w rozmiarze S. Więc taka fajna, minimalistyczna, z takim fajnym kremowym, też do białego golfu będzie prześliczna. Więc to już jest przedostatnia rzecz, bo teraz przechodzimy już do ostatniej kamizelki. Kamizelki sweterku, kamizelki dosyć popularnej, więc przechodzimy już dalej. Tak się prezentuje ta kamizelka sweterek. Jest to właśnie taki sweterek w kolorze czarnym, a takim granatowym, białym i niebieskim. Nie wiem, czy kojarzycie ten wzór. Jest popularna na takiej amerykańskiej stronce, której właśnie zapomniałam nazwy, więc możecie mi przypomnieć właśnie w komentarzu. Na pewno kojarzycie ten wzór i ona kosztuje właśnie w tym sklepie około 200 zł, coś takiego. A ja na Jesteli ją kupiłam za 100 zł, więc naprawdę jest bardzo fajna. Ja ją zamówiłam w rozmiarze S, bo właśnie uznałam, że będzie dobra i jest naprawdę dobra. Możecie właśnie sobie tutaj odpiąć guziczki, mieć jako taką, wiecie, narzutkę, taki sweterek, a możecie mieć też tak, jako taką bluzkę. I naprawdę ja już mam kilka stylizacji, z nią jest naprawdę prześliczne. Mimo tego, że wiem, że większość osób uzna, że to jest taki babciowaty sweterek,
to i tak moim zdaniem jest naprawdę prześliczny i mi się mega, ale to mega podoba. Więc tak się jeszcze raz prezentuje, właśnie na koniec jeszcze tak tutaj ma. Na pewno zobaczycie ją na przypitkach, bo tutaj trudno jest wszystko pokazać tak dokładnie. Więc tak się właśnie prezentuje już ostatni sweterek, ostatnia rzecz, który jest naprawdę prześliczny. Okej, słuchajcie, więc to już tyle na tym haulu z Yestyle. Piszcie w komentarzu, jaka rzecz podobała Wam się najbardziej. Wszystkie linki do tych ubrań znajdują się w opisie, więc możecie kliknąć i od razu zamawiać. Więc co, to tyle już na tym filmiku. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji na dole oraz komentarzu. Piszcie dalej właśnie, jakie chcecie, żebym filmiki nagrała. Na pewno jeszcze pojawi się kilka hauli, więc spokojnie oczekujcie. No i co? Myślę, że to już koniec i do zobaczenia już w kolejnym filmiku i bajo! Buziaczki dla Was!